10 kontrowersyjnych eksperymentów, które wykonywano, materiał opracowany na podstawie ciekawe.org. Mały Albert jest to chłopiec, który w wieku 11 miesięcy został poddany eksperymentom psychologicznym przeprowadzonym przez prekursora behawioryzmu w psychologii Johna Watsona i jego asystentkę. Eksperyment polegał na pokazaniu chłopcu białego szczura i jednoczesnym uderzeniu młotkiem w metalowy pręt długości około 1,5 metra w celu wywołania u niego warunkowej reakcji emocjonalnego strachu na widok zwierzęcia. Po około 7 powtórzeniach u Alberta B wytworzyła się warunkowa reakcja emocjonalna na białego szczura. Po pięciodniowej przerwie reakcja warunkowa na szczura przetrwała. Eksperyment jest kontrowersyjny pod względem etycznym. Lekarze zdawali sobie sprawę, że Albert, kiedy wyjdzie ze szpitala, będzie upośledzony, ponieważ reakcja warunkowa pozostanie u niego prawdopodobnie do końca życia. Eksperyment Asha jeden z najsłynniejszych eksperymentów psychologicznych przeprowadzonych przez Salomona Asha. Miał on miejsce w 1955 roku. Aż prosił ochotników, którzy zgłosili się do jego eksperymentu, aby w 18 różnych próbach jak najdokładniej przyjrzeli się trzem liniom A, B, C. I zdecydowali do której z nich najbardziej podobny jest odcinek X. Odpowiedź była prosta. Ten odcinek to C. W takich warunkach 98% badanych udzielało prawidłowej odpowiedzi. Następnie eksperymentowano z tymi ludźmi wprowadzając do gry aktorów, którzy mieli namawiać do złej odpowiedzi. Aż w swoim eksperymencie posłużył się jednak oszustwem i przeprowadzał go bez uzyskania świadomej zgody uczestników. Dlatego też badanie nie może być współcześnie powtarzane. Efekt przechodnia. Niektóre psychologiczne eksperymenty zaprojektowano, aby testować efekt przechodnia. Uważa się, że ten eksperyment jest nieetyczny, przynajmniej jak na dzisiejsze standardy. Naukowcy przeprowadzili eksperyment na Uniwersytecie Columbia. Uczestnikom badania dawano ankietę i zostawiano ich samych w pokoju, aby ją wypełnili. Następnie zaczynano wpuszczać do pomieszczenia nieszkodliwy dym. Badanie wykazało, że uczestnik, znajdujący się w pomieszczeniu, sam był znacznie szybszy w reagowaniu na zagrożenie i zgłaszaniu dymu niż uczestnicy, którzy byli w grupie. Badania zostały uznane za nietyczne przez stopniowe wystawianie uczestników na ryzyko szkód psychologicznych. Eksperyment Milgrama. Eksperyment polegał na wyznaczeniu nauczyciela. Owy nauczyciel dowiadywał się, że jego zadanie polegać będzie na czytaniu uczniowi listy par słów, na przykład miły dzień, niebieska skrzynka, a następnie sprawdzaniu, jak wiele z tych par uczeń zapamięta. Faza sprawdzająca polegać miała na tym, że nauczyciel czyta pierwsze słowo z pary, następnie cztery słowa propozycje, z których uczeń ma wybrać słowo prawidłowe. Jeśli uczeń odpowie prawidłowo, nauczyciel czyta kolejne słowo. Gdy uczeń odpowie źle, nauczyciel stosuje karę w postaci wstrząsu elektrycznego. Reguła była taka, że przy kolejnych błędach zwiększano siłę wstrząsu. Badano w ten sposób, kiedy nauczyciele zbuntują się przeciwko organizatorom i zaprzestaną. Wykonywania poleceń, lub kiedy zaczną oszukiwać, że wcisnęli przycisk. Eksperyment wykazał, że większość osób przerywała działanie albo na samym początku, albo docierała do samego końca zadawania bólu. Tylko nieliczni rezygnowali w środku eksperymentu, co oznacza, że jeśli ktoś jest w stanie przełamać ten pierwszy próg, to już dociera do końca. Eksperyment Harlowa. W 1950 roku Harry Harlow z Uniwersytetu w Wisconsin testował zależność dziecka od matki, wykorzystując małpy. Małą małpę oddzielano od matki, którą zastępowano dwoma fantomowymi matkami. Jedna wykonana była z tkaniny, a druga z drutu. Szmaciana matka służyła do pocieszania małego, natomiast druciana karmiła dziecko butelką. Małpka spędzała większość swojego dnia ze szmacianą lalką. A tylko około jedną godzinę dziennie z mimo powiązania jej z jedzeniem. Eksperyment Harlowa został przerwany w 1985 roku ze względu na zmianę zasad traktowania zwierząt i ludzi w eksperymentach. Eksperyment sherifa. eksperyment psychologiczny przeprowadzony przez Muzarefa Sherifa, tureckiego psychologa społecznego. Osoba badana była umieszczana w bardzo ciemnym pomieszczeniu, w którym na ścianie wyświetlano pojedynczy, nieruchomy punkt światła. W takich warunkach człowiek ma złudzenie, że punkt ten jest ruchomy. Choć eksperyment wydaje się prosty i nieszkodliwy, nietyczne było wykorzystanie oszustwa, ponieważ chłopcy nie wiedzieli, że biorą udział w eksperymencie psychologicznym. Szeryf również nie uzyskał od uczestników świadomej zgody. Wyuczona bezradność. Seligman umieszczał psy w klatce tak, by nie mogły one uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Po pewnym czasie i kilkunastu nieskutecznych próbach uniknięcia bólu psy kładły się na podłodze i biernie znosiły cierpienie. W warunkach pierwotnych wszystkie zwierzęta umierały z powodu apatii. W innej grupie badawczej wykazano, że zwierzęta nie podejmują prób odzyskania kontroli nawet wtedy, gdy przeniesiono je do klatki, z której mogły łatwo uciec, przeskakując barierkę. Eksperymenty były bardzo szkodliwe dla zwierząt. Walka z jąkaniem. W 1939 roku na Uniwersytecie Iowa, Wander Johnson i jego zespół chciał odkryć przyczynę jąkania, próbując uleczyć z niego kilka sierot. Połowa grupy doświadczała pozytywnych wzmocnień podczas zajęć, Nauczyciele starali się motywować tych uczniów, podczas gdy druga grupa była bardzo krytykowana przez nauczyciela. Pod koniec eksperymentu wszystkie dzieci mówiły normalnie, jednak w grupie doświadczającej negatywnych motywacji rozwinęły się różne problemy z samooceną, które często pojawiają się u osób jąkających. Jasno ocy kontra ciemno ocy. Jane Elliott nie była psychologiem, ale opracowała jedno z najbardziej znanych i kontrowersyjnych ćwiczeń antydyskryminacyjnych. Będąc nauczycielką w szkole podstawowej, w 1968 roku podzieliła swoich uczniów na dwie grupy w zależności od koloru oczu, chciała, aby jej uczniowie doświadczali, czym w praktyce jest dyskryminacja. Po podzieleniu klasy na dwie grupy, Elliot przetoczyła fałszywe badanie mówiące o tym, że jedna grupa była lepsza od drugiej przez cały dzień Jedna grupa była traktowana jako gorsza. Ćwiczenia Elliot wywołały wiele reakcji, przez co prawdopodobnie nie będą nigdy powtórzone w klasach. Stanfordski eksperyment więzienny. Projekt badawczy, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów Uniwersytetu Stanforda pod przewodnictwem Filipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy Wydziału Psychologii w Stanfordzie. Pierwszy dzień przeszedł bez incydentów, ale więźniowie zbuntowali się na drugi dzień, barykadując się w swoich komórkach i ignorując strażników. Prawdopodobnie to doprowadziło do przemocy psychicznej, która później nastąpiła. Strażnicy zaczęli rozdzielać więźniów na dobrych i złych i ustanawiać kary, jak robienie pompek, odosobnienie i publiczne upokarzanie wobec zbuntowanych więźniów. Badanie wymknęło się spod kontroli psychologów, wywołując trwałe efekty w psychice uczestników. Dzięki temu badaniu Udało się udowodnić fakt, że więzienie ma negatywny wpływ na ludzi, nieważne jakiej są przeszłości. Nawet jeśli osoby niezwiązane ze środowiskiem przestępczym trafiały do więzienia, tak samo jak osoby niezwiązane ze środowiskiem strażniczym trafiały do więzienia, zmieniały swoje zachowanie. Osoby, które dowodziły celą, stawały się bardziej agresywne, nawet w przypadku, gdy była to zabawa. Jest to uwarunkowane przystosowywaniem się do środowiska. I właśnie takie zjawisko jest bardzo często obserwowane w więzieniach, gdzie trafiają osoby niewinne bądź słabsze. Takie osoby potrafią w więzieniu przejść na tyle znaczącą zmianę, że po wyjściu stają się innymi osobami. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie następną dyszkę i zapraszam Was koniecznie na kanał A to Ciekawe, który jest prowadzony w bardzo podobnej formie, jak światowa dyszka, zaś produkcje powstają pod moim patronatem. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowy materiał poświęcony historii bądź polityce. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.